Witam serdecznie tych, którzy znaleźli dzisiaj czas i chcą z nami to popołudnie spędzić. Dziękuję wszystkim tym, którzy pracowali przy tworzeniu i kilka kilometrów na tych piętrach przebiegli w ostatnim tygodniu, aby to, co Państwo możecie na trzech piętrach zobaczyć. Dzisiaj w Bramie Wrocławskiej jest moja pierwsza wystawa prac autorskich, mój pierwszy wernisaż oleśnicki, ceramiki, którą jestem związana już od kilkunastu lat. Jestem absolwentką ASP i moje prace, moje życie osobiste, moje życie zawodowe kręci się wokół ceramiki, wokół gliny. Moczę się w glinie, wychodzę z gliny i potem glinę pokazuję. I pokazuję ją właśnie na tych ścianach, w tej galerii i dzisiaj tak samo zaproszę wszystkich do tego, żeby razem ze mną weszli w kobiecą intymność i w kobiecy świat. I w świat, który ja stworzyłam dla kobiet i między innymi też dla mężczyzn. Na tej wystawie oprócz kobiecych prac pojawi się też jedna praca, gdzie będzie jedyny cytat męski i myślę, że ktoś może odnajdzie, który do nas przyjdzie i zobaczy moją kobiecość nieujarzmioną. Zdecydowanie inspiruje mnie przypadek i to, co wyrzuci na brzeg woda. Lubię drewno, lubię spopielałą ziemię, lubię spopielały ogień, lubię czarną maskę, która jest spalona w ziemi, lubię ogień, lubię czerwień, która wychodzi później na glinie, uwielbiam czerwone szkliwa i lubię turkusowe dodatki.